Jeżeli zawsze masz problem, na jakim kraju używać jakiej idee, albo w jakim typie rozgrywki, multiplayer, single player, jakie stosować idee, myślę, że ten poradnik Ci odpowie na to pytanie. Witam wszystkich imperialistów w poradniku do Europy Universalis 4 dotyczącym idei z grupy dyplomatycznej. Jeżeli jesteś nową osobą na tym kanale, jak widzisz, mam troszeczkę doświadczenia w tej grze, więc wiem, co mówię. Zachęcam do pozostawienia subskrypcji. Na pierwszy ogień idą oczywiście idee szpiegowskie, espionage ideas. Te idee przez ostatnie lata dostawały masakrycznego, dużego boosta od paradoksu, ale nadal niestety są dość mało użyteczne. Co prawda, jeżeli przejrzymy poszczególne rozwinięcia, wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Problem jest taki, że z większością z nich lepsze są alternatywy w innych ideach. Mamy tutaj na przykład zwiększony Spy Network Constructor, czyli budowanie siatki szpiegowskiej na krajach o 50% i dodatkowo zmniejszony koszt doradców o 10%. Bardzo fajne, tylko że powiedzmy sobie szczerze, że nawet jeżeli się to połączy następnie z kosztami tworzenia naszych roszczeń, jest to proces bardzo powolny i są efektywniejsze sposoby podboju niż poprzez robienie zwykłych claimów. Tak jak wspominałem w poprzedniej części poradnika, z Deus Vult Cassius Belli przy religijnych oraz o tym, co powiem w dalszej części poradnika, w skrócie poprzez podbijanie ziem naszych wasali, a następnie ich integrowanie. Dla bardzo wąskiej grupy krajów również Aggressive Expansion Impact, czyli ilość agresywnej ekspansji otrzymywanej za podboje i inne rzeczy zmniejszona o 20%, też może być przydatnym perkiem, ale ja jestem bardzo dużym zwolennikiem szybkiego zbijania agresywnej ekspansji niż ograniczenia jej otrzymywania. Jedną z mocniejszych rzeczy tutaj jest roczna korupcja, która jest zmniejszana o tą ilość, którą tutaj widzicie. I to jest dość fajne, ponieważ można sobie brać opcję, że bierzemy za korupcję z włączeniem z jej spłacania pieniążki i następnie to sobie samo spada co jakiś czas. Kolejnym problemem idei szpiegowskich jest to, że w zasadzie nie mają dobrych polityk albo takich, które by się jakoś za bardzo przydały graczom, niezależnie od typu kampanii, którą prowadzą. Jedną z moich ulubionych jest w zasadzie polityka połączona z ideami arystokratycznymi, którą bardzo kiedyś lubiłem stosować na Polsce albo na Hordach, ponieważ dostajemy dodatkowe kawalery combat ability, chociaż tutaj chyba też poszedł nerf z 20% do 10%. Dobrym przykładem kraju, gdzie może by było warto się zastanowić nad espionage ideas, jest na przykład Papal State, który ma agresywną ekspansję tutaj w swoich ideach i można byłoby to fajnie zestakować. Lub dosłownie na Rosję, ponieważ Rosja jako jedyny kraj chyba na świecie, jeżeli się mylę, to nie poprawcie, ma możliwość robienia claimów na area, czyli cały taki obszar, który tutaj widzicie. I oczywiście te wszystkie modyfikatory budowania Spy Networku i zmniejszania kosztu robienia tych claimów działają w tym momencie. Dlatego odradzałbym ogólnie branie idei Espionage Ideas zarówno w grach single player, jak i w grach multiplayer, ponieważ są lepsze idee od tych, a brak jakichś sensownych polityk jest na pewno bardzo dużym minusem tych Espionage Ideas. Chociaż jeżeli ma być na 100% uczciwy wobec tych idei, to warto wspomnieć, że mogą być fajnym uzupełnieniem buildu dla nacji pirackich, ponieważ zwiększamy sobie tutaj łupienie szlaków handlowych, co spowoduje, że małym nakładem środków zniszczycie komuś handel, a to potrafi naprawdę boleć na grach multiplayer. Kolejne bierzemy idee dyplomatyczne z grupy dyplomatycznej. I w sumie o nich warto jest powiedzieć, że to są chyba jedne z najmocniejszych idei do gry single playerowej. Są to bardzo mocne idee, bo zarówno dostajemy podwójnego dyplomatę, dodatkowe relacje, szybkość improve relation o 25%, co jak już mówiłem jest moim ulubionym sposobem na obniżanie agresywnej ekspansji, dodatkową siłę dyplomatyczną, oraz, co jest najważniejsze, zmniejszenie kosztów warscore'owych prowincji o 20%. Jak i za rozwinięcie pełne idei dostajemy to, że akcje dyplomatyczne, które powodują, że dostajemy hita w stabilność, mają obniżone to o 1. Idee dyplomatyczne też posiadają bardzo dużo sensownych, jak i ciekawych polityk, ale najlepsze z nich dla mnie i te, które najczęściej stosuję, to
połączenie z Humanist Ideas, które daje nam dodatkowo Improve Relation plus 20%, co powoduje, że ostatecznie 50 punktów agresywnej ekspansji, jak już wszystko mamy wymaksowane, jesteśmy w stanie zbić w niecałe 10 lat. Oprócz tego oczywiście idee dyplomatyczne często łączą się z wieloma innymi ideami, które używamy podczas normalnej rozgrywki, dając świetne bonusy, zwłaszcza do Diplomatic Reputation albo do Siły Nawracania. Co do zasady, idee dyplomatyczne nie są dobre dla konkretnego typu krajów. Bardziej bym powiedział, że do typów gier albo regionów. Ja na przykład nie wyobrażam sobie gry w Holy Roman Empire, praktycznie czymkolwiek, bez idei dyplomatycznych. Ale jeżeli bym miał wymienić takie kraje, to na przykład gra we Włoszech po ich utworzeniu macie dodatkowe Improve Relation plus 50%. Jest to bardzo mocne. Oczywiście, jeżeli jesteśmy przy religiach, bardzo fajnym bonusem jest to połączenie również Improve Relation dla Ortodox, ale i nie tylko, ponieważ protestanci dostają Improve Relation w wysokości 15%, a husyci za aspekt wiary mogą dostać nawet 30%. Więc wyobraźcie sobie takie Włochy husyckie albo prawosławne. Tutaj agresywna ekspansja no po prostu nie istnieje. W zasadzie przy grze single playerowej idee dyplomatyczne lepiej zmieć wcześniej niż później, ponieważ będziemy mogli więcej podbijać. Bardzo fajnie jest również wprowadzić sobie idee dyplomatyczne przed erą wojen religijnych, ponieważ bonus do prowincji świetnie się stakuje z bonusem z wojen religijnych. Warto jest też wspomnieć, że teokracje mają coś takiego jak ostatnia reforma religijna, gdzie mają One State Under God, gdzie dodatkowo dostajecie 30% kosztów warscore'owych na wszystko przeciwko innym religiom. Są też państwa takie jak Oda, która ma w swoich ideach narodowych Province Warscore Cost minus 10%. Więc teraz tak, pomyślcie sobie, jakby zestakować te wszystkie bonusy do obniżenia kosztów warscore'owych, to powiem wam, że z doświadczenia wiem, że idzie zjeść mink na jedną wojnę. 1000 deva na jedną wojnę. W grach multiplayer idei dyplomatycznych raczej się nie bierze, no chyba że tak jak powiedziałem wcześniej, w przypadku idei administracyjnych mamy gdzie blobować i jesteśmy daleko od innych graczy, to rzeczywiście idee dyplomatyczne mogą nam przyspieszyć ten proces podboju całej okolicy. Idee handlowe. I w zasadzie idee handlowe warto w pierwszej kolejności rozważyć zamienię z ideami ekonomicznymi. Bo często mówi się, wezmę ekonomiczne albo trade ideas, żeby zarabiać. Nie, do zarobku są tylko i wyłącznie trade ideas. Ekonomiczne są do czegoś innego. Co prawda, idee handlowe najlepsze są na początku rozgrywki i w typach gier, gdzie nie podbijacie całego świata. Bo po pierwsze dostajecie trzech dodatkowych handlarzy. Bardzo wzmacniacie siłę swojego handlu, jak i zasięg swojego handlu. Ale tak jak mówię, idee handlowe są mocne na początku rozgrywki, a im dalej, im więcej podbijacie, tym są słabsze. Mój ulubiony zestaw do Trade Ideas to jest połączenie z ilościowymi oraz religijnymi. Daje to niesamowicie mocne dwie polityki. W obu przypadkach dostajemy modyfikator Good Produce Modifier 20% i 10% oraz w przypadku religijnych dodatkowa siła misjonarzy, taki mały bonusik. Good Produce Modifier jest to najmocniejszy modyfikator do zarabiania pieniędzy, ponieważ oddziałuje zarówno na produkcję, jak i na handel. Połączenie tych trzech idei to jest najpotężniejsze kombo ekonomiczne, jakie możecie zrobić na kraju. Dla bardzo specyficznej grupy krajów, zwłaszcza w Holy Roman Empire, możecie też spróbować połączenia Defensive Ideas, jeżeli kiedykolwiek byście brali defensywne idee. W grach single player Trade Ideas spisują się świetnie w zasadzie na każdym kraju, jeżeli idzie o zarabianie pieniędzy, dosłownie na każdym. Kolejna sprawa jest taka, że im dalej gracie, im więcej terytoriów podbijacie, im więcej Trade Company stworzycie, tym tak naprawdę Trade Ideas stają się mniej przydatne i możecie rozważyć na przykład ich skasowanie w okolicach po 1700 roku, zwłaszcza przy World Conquestach. Przy grach Tal raczej pozostają do końca. W grach multiplayer są brane raczej później, żeby mieć po prostu więcej pieniędzy. No, na grach multiplayer jednak jakość armii i devowanie jest najważniejsze. Exploration Idea, czyli idee, które są potrzebne do kolonizowania i odkrywania świata. Tutaj mamy parę bardzo przydatnych rzeczy. Na przykład jedno z pierwszych rozwinięć, Quest for the New World, jest potrzebne, jeżeli planujecie u siebie wprowadzić kolonializm. Jak najszybciej. Fajną sprawą jest oczywiście
również to, że dzięki pierwszemu rozwinięciu możecie pływać po świecie i odkrywać go. Tak samo wasi konkwistadorzy mogą wylądować w Amerykach, chodzić i je odkrywać. Kolejne fajne rzeczy to oczywiście darmowy kolonista, zwiększenie zasięgu kolonialnego plus 50%, zwiększenie waszej liczby floty o 25% oraz jak już wszystko rozwiniecie, możecie robić klejmy na regiony kolonialne, czyli każdą inną prowincję możecie sobie po prostu klejmować. Najciekawszą polityką jest połączenie z ideami ekspansywnymi, żeby przyspieszyć nasz proces kolonizowania. Tak samo jak w przypadku ekspansywnych, eksploracyjne dobre są dla wszelkich krajów kolonialnych, takich jak Kastylia, Portugalia, Maroko, Anglia, Francja, ale pod warunkiem, że sami chcecie kolonizować, a nie robić to poprzez wasze unie personalne albo wasali. Na grach multiplayer znowu to działa tak, że no one służą realnie znowu do ucieczki do nowego świata. Maritime Ideas. W sumie to nie wiem, czy je omawiać. To są jedne z tych idei, których praktycznie nigdy się nie bierze. Bo nie ma po co. No ale jeżeli byście już po prostu chcieli sobie pograć jakąś kampanię pod silną, liczną flotę, to oczywiście Maritime Ideas są całkiem niezłym wyborem. Dostajecie zwiększoną ilość tradycji z bitew morskich, zwiększoną bardzo drastycznie liczbę marynarzy, zwiększoną liczbę floty o 50%, oraz za całkowite rozwinięcie wasze statki mogą się już naprawiać na wszystkich wodach przybrzeżnych. Jeżeli bym miał tutaj wymienić jakieś warte uwagi polityki, na pewno jest to połączenie z Navy Ideas, gdzie Blockade Efficiency i Privateer Efficiency jest zwiększone o 50% dodatkowo. Jeżeli bym grał jakąś republiką kupiecką i szedłbym w plutokratyczne idee, to tutaj Lightship Cost i Lightship Combat Ability zwiększone o 50%, również bardzo fajna rzecz. Yearly Navy Tradition, jeżeli chcemy to maksować z administracyjnymi, albo Quantity, gdzie tutaj mamy znowu bonusy do galer. To może być bardzo przydatne, zwłaszcza na Morzu Śródziemnym albo dla gry danią. W zasadzie zarówno na grach multiplayer, jak i na grach single player Maritime praktycznie nigdy się nie używa. Wyjątkiem są, tak jak już mówiłem, republiki na przykład pirackie albo państwa stricte pod handel, które muszą mieć duże floty i albo go kraść komuś, albo po prostu przesyłać do siebie. Influence Ideas. W sumie też jedne z moich ulubionych i często wybieranych, zwłaszcza przy World Conquestach. Influence Ideas przeważnie bierze się tutaj dla zmniejszonego kosztu anektowania waszych poddanych o 25%, ponieważ jest to naprawdę fajny i duży bonus. Dodatkowo dostajecie oczywiście zwiększoną liczbę relacji dyplomatycznych oraz Diplomatic Reputation plus 2. Fajnym modyfikatorem, o którym też sporo osób zapomina, jest Unjustified Demands minus 50%. Mam nadzieję, że wiecie, co to znaczy. Nie? Moją ulubioną polityką jest oczywiście połączenie z administracyjnymi ideami, która powoduje, że jeszcze dodatkowo Diplomatic Annexing Cost jest zmniejszone o 20%. Ale tutaj mamy parę fajnych rzeczy, z którymi jeszcze możemy pokombinować, a mianowicie z ekonomicznymi oraz plutokratycznymi możemy zwiększyć limit wojska, jaki otrzymujemy od wasali o 100%, jednocześnie zmniejszając Liberty Desire, jak i zwiększając sobie income od wasali. W ogóle modyfikator Income from Vassals jest bardzo fajny, ponieważ można na przykład od wasala ściągać więcej pieniędzy, niż on sam na sobie rzeczywiście zarabia. Oczywiście nie jest to jakoś super efektowne, bo wasal będzie się mega zadłużał, bankrutował i tak dalej, ale mogę wam to pokazać jako takie coś śmiesznego do zrobienia. Influence Ideas mogą być dobre na przykład dla Tymura. Jeżeli na przykład chcemy się pobawić wasalami i nie zależy nam na integrowaniu jego wasali na starcie, dość podobnie to może wyglądać dla Francji, którą jeżeli zrobimy tak, że wasali zmieniamy na marchię, to jest jakieś dodatkowe 30-40 tysięcy wojska wtedy. Krajem, na których bardzo lubię połączenie Influence Administrative i podbijanie poprzez wasali, jest na przykład Imperium Osmańskie, które może tutaj wbijać się w terytoria Iraku, dalej w terytoria Tymura, przejmując po jednej prowincji, na przykład tutaj jest Irak, wypuszczając tego wasala, odbijając jego dalsze terytoria i następnie anektując go. W grach multiplayer Influence Ideas
albo się wcale nie bierze, albo jeżeli się właśnie robi buildy pod marchie, pod wasali, w celu zwiększenia swojego własnego force limitu. I wtedy łączy się odpowiednio tutaj ideę. Jeżeli macie jakieś uwagi do tego, co tutaj powiedziałem, myślicie, że można jeszcze jakoś inaczej używać danych idei, dajcie znać w komentarzach. No i oczywiście też zachęcam do przejrzenia tych komentarzy, bo to jest zawsze duża kopalnia wiedzy. Sam Was zapraszam do obejrzenia mojego poprzedniego filmiku z omówienia idei administracyjnych. Oczywiście link macie w opisie tego filmu, jaki teraz powinien Wam się wyświetlić.